trzeba się badać. I takie podstawowe badanie by było fajnie, aby każdy przeszedł raz w roku, myślę. I to jest dobrze. No. Właśnie, bo mężczyźni często boją się badań albo nie chcą, bo... Może się krępują, może nie mają czasu, nie uważają, że to jest potrzebne. Można czują się, że są silni, że dają radę i tak naprawdę choroba nie wybiera po prostu, czy to jest mężczyzna albo kobieta. No po prostu czasami je trzeba się po prostu zbadać i ktoś nie ma jakiś problem, no, który jest, trzeba zbadać wcześniej, zanim on jest, bo mamy już kilka niestety takich naszych znajomych, którzy albo za późno wykryli, albo po prostu w trakcie i nawet już czasami nie da się z tym coś robić i jest fajne, że dzisiaj nawet z krwi można wszystko widzieć, wszystko zbadać, jeżeli się coś lekarzom nie podobają, to wysyłają wtedy dalej i się działa. Dobrze, że właśnie są zaproszeni tutaj ambasadorzy, też męska część i trzeba o tym mówić, że faceci tak samo muszą się badać jak kobiety. No i to jest właśnie też czasami wam dawa jakiś powód do tego, że zaczniecie myśleć w tym sensie, że idziecie się zbadać. My z Lenką mieli jeden taki poważny powód k tomu, żebyśmy poszli i sami się zbadali znamienia, na przykład znamienia na skórze, odszedł młody chłopak, nasz znajomy, przyjaciel i to w ogóle było zaskoczenie. I bardzo szybko to właśnie poszło i właśnie teraz, no nie będziemy już ruszać tego tematu, ale po prostu potem zaczęli właśnie myśleć w tym kierunku.